Cześć wszystkim! Witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy Opla Mokka w wersji Electric. Jest to pierwsza Mokka u mnie na kanale i być może troszkę dziwnym wyborem wydaje się to, że zaczynamy z górnego pułapu cennika, ale tak ułożył się kalendarz testów, także startujemy sobie właśnie od niej. I chociaż samochody elektryczne w naszym kraju nie są może jakoś specjalnie popularne, co pewnie z czasem będzie się mocno zmieniać, ale jeśli już teraz jesteście zainteresowani, czym jest ten model, zapraszam na test. Standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu mogą w łatwy, szybki i prosty sposób sprawdzić egzemplarz, którym są konkretnie zainteresowane. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy wpisać VIN i pobrać raport ze strony carvertical.com, z którego dowiecie się najważniejszych rzeczy, takich jak na przykład to, czy samochód nie był bity, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu, czy nie był na przykład kradziony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie, także pamiętajcie podczas zakupu, aby nie dać się oszukać. Zróbcie wszystko, aby sprawdzić dany model jak najbardziej się da. Tym bardziej, że teraz możecie zrobić to o 10% taniej, ponieważ właśnie taką zniżkę Car Vertical przygotował dla moich widzów. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Mokki. I zaczniemy sobie od tego, co w elektrykach wszyscy lubimy najbardziej, czyli od mocy. Chociaż w sumie powinienem chyba zacząć od koloru tego samochodu, bo jaki jest, widzicie i widzą wszyscy, którzy będą obok Was przechodzić, przejeżdżać, bo gwarantuję Wam, że Mokka w tym kolorze tak zwraca na siebie uwagę, że patrzą się na Was dosłownie wszyscy. Także jeśli tego nie lubicie, to nie jest samochód, a może w zasadzie kolor dla Was. A jeśli to lubicie, to być może nie trzeba kupować Audi albo Porsche w takim kolorze, bo wystarczy Mokka i też będą się gapić. Mnie naprawdę zdarzały się nawet takie sytuacje, że wychodziłem z firmy, jechaliśmy sobie tam gdzieś i ludzie, pamiętam na przykład na Moście Północnym, oglądali się, machali do nas, uśmiechali się, myślałem, że to jacyś znajomi, ale patrzę, no nie. Zupełnie obcy ludzie machają do Ciebie, bo jedziesz zielonym samochodem. Dziwna sytuacja, ale takie się też zdarzały. No ale przejdźmy do tej mocy. 136 koni mechanicznych nie jest wartością, która wywoła u Was palpitację serca, ale oczywiście w tym modelu zupełnie nie o to chodzi. Chociaż muszę zaznaczyć, że pierwszym samochodem elektrycznym, którym ja miałem tak na dużą skalę do czynienia, to była Kona. Tam było ponad 200 koni i ten samochód był po prostu wariatem. On potrafił przy 60 na godzinę wzrywać przyczepność, gdy wcisnęliście mocniej gaz. Wiadomo, tutaj macie moment obrotowy w każdym momencie i to jest coś fantastycznego. Ja zastanawiałem się potem, czy jeżdżąc elektrykiem, który ma tej mocy nie za dużo, nie stracę całego fanu z jazdy, ale kompletnie nie. Tu okazuje się, że właśnie całą robotę robi to, że moment obrotowy macie dostępny w zasadzie w każdym momencie, tak jak powiedziałem. I dzięki temu samochód o względnie niedużej mocy będzie potrafił dawać mega dużo radochy z jazdy. Muszę natomiast wtrącić jedną rzecz, bo nie jest to pokazywane w każdym teście. 136 koni, ok, ale w chwili, gdy jedziecie w trybie sport. Ja na przykład teraz jadę w trybie normalne, to tak tutaj się dziwnie nazywa, nie normalnie, normal, tylko jest normalne, sport i eko. W trybie normalne macie tych koni 109 i już nie 260 Nm momentu obrotowego, tak jak w trybie sport, tylko macie 220 Nm. Możecie też przełączyć na eko i wtedy tych koni zostanie 82 i 190 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To jest dosyć duża różnica i to jest faktycznie samochód, w którym zmianę trybów można. Bardzo odczujecie po prostu wachlując sobie między nimi. To nie jest tak, że odczujecie ją tylko patrząc na to, że zegary zmieniły się na czerwone. Proste wytłumaczenie, macie po prostu mniej mocy, co oczywiście w przypadku samochodu elektrycznego ma też drugą stronę medalu, czyli zasięg. Standardowo według WLTP Mokką powinniście przejechać około 324 km. Jak odbierałem samochód z parku prasowego, był naładowany na full. Zasięg, jaki pokazywał komputer, to było chyba 306 km. I oczywiście, jak to w elektrykach bywa, jak będziecie sobie jeździli po mieście albo pod miastem jakimiś prędkościami typu 60-70 na godzinę, to do tych powiedzmy 300-280 km będziecie mogli się zbliżyć. Jest to realny wynik, zgodnie z tym, co ja pojeździłem, jest to do zrobienia. Natomiast pamiętajcie, wyskakując chociażby na ekspresówkę, jak wrzucicie na tempomat 120 na godzinę powiedzmy, to raczej nie spodziewałbym się, że zrobicie 200 km. O autostradach już nie mówię, bo będzie to jeszcze mniej.
Dzisiaj te samochody, przynajmniej z takimi bateriami, to nie są samochody do jazdy z Warszawy nad morze, czy jeszcze gdzieś dalej. Można, ale nie będzie to najprostsze, najprzyjemniejsze. Znaczy, będzie, tylko będzie po prostu wymagało planowania. Nie wdając się tutaj w dłuższą dyskusję, 50 kWh bateria. Tak na oko spoko, w praktyce też myślę, że w zupełności wystarczy. Ja powiem w zasadzie jedną rzecz. Jeśli odbieram samochód elektryczny, który ma zasięg na poziomie około 300 km, ja się kompletnie nie martwię ładowaniem. Bo zdarzało mi się, tak jak na przykład, nie wiem, Mazda MX-30, no ten zasięg to jest tam naprawdę w zasadzie śmieszny i faktycznie jest tak, że pojedziesz raz, drugi do firmy i już się zastanawiasz, kurczę, dopiero ładowałem, ja już nie mam zasięgu, jest lipa. Jak samochód ma 300, to na dzień dzisiejszy jest już ok. I tak jest tu. Przejdźmy sobie może do kilku wad, bo oczywiście ten samochód takie ma, tak jak każdy. Pierwsza, może nie jakoś mega odczuwalna, ale bagażnik w porównaniu do standardowej wersji, do benzynowych wersji Mokki, nie 350, a 310 litrów, co nie jest oczywiście złym wynikiem, no ale oczywiście mniejszy bagażnik no, plusem nie jest. I taka dziwna rzecz, którą myślę, że zauważa każdy, kto przejedzie się Mokką. Tutaj jest bardzo wysoki próg, jak sobie wsiadacie. Ten słupek jest za bardzo odsunięty, że tak powiem, do przodu. I w sumie kończy się to tym, że bardzo często, wsiadając do samochodu, ja się po prostu o coś uderzam. Albo tutaj o ten słupek B, albo o próg. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale jestem przekonany, że nie dotyczy to tylko mnie, bo większość osób, która tutaj wsiadała, zrobiła dokładnie to samo, mając różną budowę ciała, że tak powiem. Także coś tutaj jest nie do końca ok. Chociaż zaznaczę, że może jak już jeździsz Mokką na co dzień i to jest twój jeden samochód, to po prostu masz jakiś odruch, że wiesz jak wsiąść. Ja się przesiadam non-stop do różnych samochodów i to też może być na minus, ale coś tutaj moim zdaniem jest nie do końca ok. Na pewno też kamera. Mam kamerę 360, czyli super, ale ta jakość to no 20 lat wstecz. Ja powiem jedną rzecz odnośnie kamer. Też już się nauczyłem jakiś czas temu. W kamerze nie jest najważniejsza jakość, najważniejszy jest szeroki kąt. Ja często wyjeżdżam z różnych miejsc, gdzie na przykład cofam i co z tego, że ja widzę do tyłu, jak nie widzę, czy coś nie jedzie poprzecznie. Także ten kąt moim zdaniem najważniejsza rzecz, ale przy zachowaniu względnie fajnego obrazu. To, czy on potem będzie wyglądał jak Full HD czy 4K, to już jest szczegół, ale powinno być w nim bardzo dobrze wszystko widać. Tu jest mocno średnio, także do tego na pewno bym się trochę przyczepił. Bardzo ładnie wygląda Piano Black, którego jest tutaj multum, masę, czy nie wiem jakiego słowa użyć. Super wygląda. Pytanie, jak to się będzie zachowywało po 2-3 latach, bo wiadomo, Piano Black rysuje się od patrzenia. Także to może być pewna wada użytkowa, ale wygląda mega. To oczywiście nie jest jakiś ogromny samochód, ale ja się na pewno spodziewałem troszeczkę więcej miejsca na nogi z tyłu. Nad głową jest bardzo w porządku. Ale miejsce z tyłu to na pewno nie jest jakaś wielka zaleta Mokki w porównaniu do rywali. Co natomiast mega podoba mi się we wnętrzu samochodu, chociaż może to nie jest wnętrze. Co najbardziej podoba mi się z miejsca kierowcy? Maska. Z mojego punktu widzenia ona jest w zasadzie na płasko, nie opada do dołu, więc macie wrażenie, jakbyście jechali powiedzmy SUV-em, czymś dużym, chociaż nie jedziecie. Ja to bardzo lubię jako fan starych Subaru, gdzie to zawsze było. Na przykład w Foresterze bardzo mi się to podoba i to przetłoczenie na środku, kapitalna rzecz. I teraz powiem dziwną rzecz, jak się z tym nie spotkaliście, to będziecie się pukać w głowę, co ja mówię, ale z punktu widzenia byłego sprzedawcy samochodów, tylko żeby mnie tu nikt nie posądził jakieś dziwne rzeczy odnośnie kobiet za kierownicą. Ja po prostu mówię z doświadczenia. Bardzo często zdarzało mi się, że na przykład kobiety podczas parkowania gdzieś tam na jeździe testowej, nie widząc maski, gdzieś tam się bały, i mówiły, że o, ja u siebie widzę maskę, to wiem, jak dojechać do jakiejś przeszkody. Nie będę dłużej w to wnikał, ale tutaj tę maskę będziecie widzieć, jeśli to jest dla Was ważne, to być może będzie to miejsce, którym Mokka po prostu Was do siebie przekona. No i jak już zacząłem chwalić, to na pewno muszę pochwalić wyciszenie, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku elektryków. Ja na początku, nie mając jeszcze do czynienia za bardzo z nimi, byłem przekonany, że każdy samochód elektryczny, no nie ma silnika spalinowego, będzie mega cicho. Wcale tak nie jest. Zdarzają się samochody, które ten szum powietrza i tak dalej, te wszystkie głosy, które do Was docierają, powodują, że jest w nich dość głośno. No to Mokka w tym aspekcie naprawdę zasługuje na słowa uznania, bo ten samochód do naprawdę dosyć sporych prędkości prezentuje bardzo wysoką klasę w tym względzie. Jest tu po prostu cicho.
A jak już mówię o prędkościach, no to 150 km na godzinę max, ograniczone elektronicznie, a do 100 km na godzinę ten samochód rozpędzi się w 9 sekund. Zdecydowanie wystarczy to do tego, do czego Mokka jest stworzona, czyli miasto, gdzieś tam pod miastem, droga do pracy, odwożenie dziecka do szkoły, do przedszkola. Taka wartość to jest nawet więcej niż potrzeba. Kolejna zaleta, mega wygodny fotel. Ma Opel coś takiego, że potrafią stworzyć te fotele, nawet pomimo tego, że to nie są żadne sportowe ani nic takiego, bardzo, bardzo wygodny fotel. No i bardzo proporcjonalna moim zdaniem bryła tego samochodu. Ja fanem designu Opli nigdy nie byłem. Nie wiem, czy zostanę, no na pewno nie byłem i pewnie jeszcze nie jestem, ale to jest chyba pierwszy model, który pomijając nawet kolor, bardzo zwraca moją uwagę na plus. Przykładowo miałem ostatnio Crosslanda na testach, nie wiem, czy widzieliście. Tamten samochód, jeśli chodzi o design, ogólnie o bryłę, w zasadzie o większość rzeczy, samochód kompletnie nie dla mnie. Tak jak powiedzmy Crossland, to nie wiem, był samochód dla mojego wujka, no to Mokka to już jest to, czym Opel chce trafić do mnie, czy do takich klientów jak ja. I mimo, że ja nie jestem fanem może jakimś wielkim tego segmentu, czy w ogóle nie jestem fanem tego segmentu, to Mokka mi się bardzo podoba i wiadomo, że samochody kupujemy też oczami, więc na pewno w moim odczuciu jest to ogromna zaleta tego samochodu. Bardzo podoba mi się grill, do którego Opel używa jakiejś dziwnej nazwy. Może nawet nie grill, bo to jest w sumie połączenie kilku rzeczy. Grill, chłodnica, w sumie lampy, to jest wszystko zespolone. Wygląda to wszystko mega ciekawie. Jest to zdecydowanie coś innego, ale innego pozytywnie. Mi się to bardzo podoba. Ten Opel to oczywiście już wspólne dzieło z PSA, czyli z Citroenem, z Peugeotem. To, gdzie możecie zobaczyć największe podobieństwo między tymi markami, tak na pierwszy rzut oka, to na pewno multimedia. One są w zasadzie wspólne, jeśli umiecie obsługiwać Citroena czy Peugeot, to samo będzie dokładnie tutaj. No i te przyciski do wyboru biegów. Może troszkę nietypowe, ale myślę, że bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić. Pamiętajcie tylko, że jak na przykład parkujecie przód, tył, to abyście byli pewni, że wrzuciliście bieg, bo może się zdarzyć, że będziecie myśleli, że macie wsteczny, naciśniecie gaz i pojedziecie na przykład do przodu. Ale to jest kwestia do przyzwyczajenia. I mamy też literkę B, czyli mamy tryb rekuperacji. Nie mamy tutaj manetek, aby sobie żonglować stopniami, ale to jest bardzo przydatny tryb, jeśli zależy Wam na zasięgu, to wystarczy sobie wrzucić czy przycisnąć B i wierzcie mi, że zasięg bardzo wzrasta. Ja też kilka razy mówiłem, że to nie jest tryb jakoś szczególnie przyjemny dla pasażera. Mówię pod kątem choroby lokomocyjnej. Jeśli ktoś to ma, to nie polecam jeździć w trybie B, bo ta rekuperacja działa w ten sposób, że te hamowania są działają tak, że pasażer może się tego nie spodziewać i będzie sobie po prostu latał przód tył, więc jeśli macie kogoś z chorobą lokomocyjną, to olejcie już te kilometry i nie jeździcie w trybie B. Ale jeśli nie jest to żadną przeszkodą, to zdecydowanie polecam, bo te kilometry, które pokonacie, można sobie prosto przedłużyć. I jeszcze też oczywiście wspomnę, bo trzeba, bo ja to bardzo lubię, mimo że wszystko idzie w kierunku dotykowych przycisków, w zasadzie w każdym aspekcie, to Oplowi udało się pozostawić pokrętła od klimatyzacji, czyli macie cieplej, zimniej, większy nawiew, mniejszy nawiew, także super. Android Auto i Apple CarPlay są, ale po kablu. Słowo tylko na temat zegarów. One są bardzo proste i bardzo dobrze, bo są bardzo przejrzyste. W samochodach elektrycznych często producenci mają taką tendencję, żeby tutaj naćkać miliard informacji i nawet jak to ładnie wygląda, w sensie wizualnie, efektownie, to nic tu nie widać, bo potrzebujecie często rzucić okiem, ile jedziecie, czy jakieś inne wskazanie i po prostu trwa to za długo. Tu jest prosto, czytelnie, przejrzyście po niemiecku i to akurat bardzo duży plus. I materiały zaskakująco dobre. To nie jest jakiś bardzo miękki plastik, ale jest naprawdę ok. Tutaj nie ma się do czego przyczepiać. Wiem, że wielu z Was nie lubi tego macania, ja tego raczej też nie robię, ale warto wspomnieć, bo to też może wpłynąć na to, jak te materiały będą się zachowywały za 4-5 lat, także dobra robota. A, no i jedna rzecz. Powiedzcie mi, jak ktoś wie, gdzie tu jest Auto Hold? Bo ja nie jestem w stanie uwierzyć i nie chcę uwierzyć, że go nie ma w takim samochodzie. W elektrycznym samochodzie, przy takim wyposażeniu, jakie ja tu mam. Ja nie znalazłem, nie wiem, byłem przekonany, że może jak nie ma przycisku, to dłuższe przytrzymanie hamulca zadziała. Nie działa, może coś się zepsuło, także czekam na wypowiedzi mądrzejszych w tym temacie w komentarzach, gdzie Opel Mokka
Electric ma przycisk Auto Hold. Nie wierzę, że nie ma. Nie ma takiej opcji. No dobra, standardowo, ile to kosztuje? To nie jest przyjemny moment dla żadnego auta elektrycznego. Żadnego. Dla Mokki też nie. Startujemy od 140 tysięcy złotych. Tam bez stówki chyba. Tyle, że wynik już godny, ale bardzo prosto wskoczyć sobie na 150 tysięcy. Bardzo prosto wskoczyć sobie na 160 tysięcy. Myślę, że nawet na te 150 parę to będzie trzeba, bo w tej wersji za 140 paru rzeczy brakuje. Nie będę się na ten temat rozwodził, bo jak ktoś chce, to zobaczy sobie w cenniku. Każdy potrzebuje czego innego, ale bliżej 160 tysięcy trzeba patrzeć, aby wyjechać takim samochodem w pełni zadowolonym, czy jeździć w pełni zadowolonym. To nie jest mało, delikatnie mówiąc, ale oczywiście odnosząc do rywali bardzo podobnie. I ja to rzadko robię, ale tym razem to zrobię. Jeździłem Citroenem C4 elektrycznym, jeździłem Volkswagenem ID 3. I może to dziwne, jest to też dziwne dla mnie. Ja fanem na pewno Opla nigdy nie byłem. Może to jest dziwne mówić takie rzeczy, ale to jest mój prywatny kanał, więc mogę takie rzeczy sobie mówić, bo mogę. Nie byłem nigdy fanem Opla, ale z tych trzech samochodów Mokką jeździ mi się chyba najlepiej. I nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w żaden sposób. Może dlatego, że z tych trzech samochodów Mokka chyba najlepiej się prowadzi. A ja, może to też trochę dziwne, ale jak samochód się fajnie prowadzi i jest pod tym aspektem dla mnie najprzyjemniejszy, jestem w stanie przymknąć oko na jakieś niedobory w kwestiach praktycznych czy wyposażeniowych i tak dalej. Bardzo przyjemnie jeżdżący samochód. A, no i jeszcze jeden temat, jak jadę pod słońce, czyli pewnie nic nie widzicie, to słowo na temat ładowania. Ten samochód możecie ładować prądem stałym na poziomie 100 kW i naładujecie go do 80% w pół godziny. Bardzo dobry wynik. A z kolei druga strona, jak podłączycie Mokkę obok żelazka, czyli do zwykłego kontaktu, to będzie ładowała się jakieś 28 godzin. Także podpinając się w ten sposób i zostawiając ją na noc, no, całej baterii nie naładujecie. No dobra, pogadałem o samochodzie, pogadałem o ładowaniu i dokładnie na to przyszła pora, także ja się jadę do promenady naładować i jednocześnie czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o Żabce, bo tak ten samochód został ochrzczony w parku prasowym Opla. Wiem, że jest też smerfetka, ale nie do końca wiem, jaki to model. Musi być chyba niebieska. O smerfetkę też zahaczymy, co chyba dziwnie zabrzmiało, ale zostawmy sobie to może na inną opowieść. Także ja dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknijcie dzwonek i widzimy się w kolejnym teście. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.